Sportowa zima rozpoczęła się na dobre. Konkurs skoków na olimpijskiej skoczni Lillehammer rozpoczął cykl Pucharu Świata. Liczyliśmy na dobry występ któregoś z naszych skoczków. Na razie jednak przeliczyliśmy się odrobinę. Dieter Thoma wygrał pierwszy w tym sezonie konkurs skoków narciarskich zaliczany do punktacji Pucharu Świata. Na skoczni olimpijskiej w Lillehammer Niemiec najpierw poszybował na odległość 125 metrów, a w drugiej serii poprawił ten wynik o pół metra. Najlepszy z Polaków Robert Mateja zajął 20 miejsce. Małysz i Skupień nie zakwalifikowali się do drugiej serii.